Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest po raz kolejny Piotr Rubas. Witaj Piotrze, szczęść Boże. Szczęść Boże, witaj Rafał, witam wszystkich Państwa. Piotrze, chciałbym Cię na początek zapytać o sytuację w tak zwanym Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, gdzie się miał odbyć wykład profesora Abrahamera, występującego pod innym, co prawda, nazwiskiem, ale wiadomo, o kogo chodzi. On stawia najczęściej takie tezy, że Polacy wymordowali więcej Żydów niż Niemcy, że antysemityzm w Polsce rośnie i teraz jest nawet większy niż w okresie międzywojennym i w czasie okupacji. No różne tego typu tezy. No i jest sowicie opłacany i zapraszany i wydawany i jego wiedza, a raczej jego propaganda jest szeroko kolportowana w mainstreamie tym historycznym, gdzie chodzi o to, żeby zohydzić Polskę i Polaków. Jak oceniasz reakcję i interwencję poselską Grzegorza Brauna? Tak, na wstępie sam fakt tego, że istnieje w Warszawie coś takiego jak Niemiecki Instytut Historyczny, no napełniło mnie sporym zdumieniem, bo co jak co, ale akurat Warszawa jest takim miejscem, w którym no, powstanie placówki, która miałaby, nie wiem, jakie są zadania tego, no prawdopodobnie, no, jak sama nazwa wskazuje, przekazywanie punktu widzenia, oceny historii z pozycji Berlina. Więc tego typu placówka, samo to, że coś takiego w ogóle funkcjonuje, istnieje, jest nie na miejscu. W Warszawie, która była tak doświadczona przez niemiecką okupację, najpierw heroiczna obrona Warszawy we wrześniu 1939 roku, no i później powstanie warszawskie, kiedy to nasza stolica została doszczętnie zrównana z ziemią. Więc już sam fakt wygłoszenia tego typu insynuacji, bo tak jak słusznie zauważyłeś, no są to po prostu zwyczajne kalumnie, oszczerstwa wobec narodu polskiego. I to, że ma to miejsce właśnie w instytucie dotowanym z pieniędzy rządu w Berlinie, jest tym bardziej oburzające. Jeżeli chodzi o samą akcję, o samo wydarzenie, jak najbardziej tutaj należą się słowa uznania, pochwały wobec Grzegorza Brauna. No, z komentarzy, no, sprawa się odbiła głośnym echem tutaj w tych mediach głównego ścieku nawet, w różnych Onetach, Interiach, czy nawet w TVN-ie, kiedy ten materiał był pokazywany. On oczywiście był w ten sposób przedstawiany i tak wycięty, że była pokazana tylko reakcja Grzegorza Brauna. Ale mimo tego, nawet tak śledząc większość tych komentarzy, no zauważyłem, że tutaj zdecydowana większość, 95% mniej więcej, była jednoznacznie pozytywna. Nawet ludzie, którzy tam pisali, zastrzegali się, że wprawdzie nie popieram Grzegorza Brauna, ale tutaj muszą mu przyznać rację, bo rzeczywiście próba przypisywania Polakom zbrodni popełnionych przez Niemcy, przez hitlerowców, co czyni od lat ten fałszerz historii, czyli Grabowski, Well Abrahamer, no jest wyjątkowo ohydna i sposób, w jaki ten osobnik to czyni, no jest też zatrważający, ponieważ on próbuje tutaj rozsiewać kłamstwo, jakoby Polacy mieli zamordować około 200 tysięcy Żydów w czasie okupacji. Głosi kłamstwa, że bezpieczniejszym miejscem dla Żydów był właśnie chociażby, że więcej Żydów się uratowało, będąc w obozie koncentracyjnym czy w różnych obozach niemieckich, niż na terytorium okupowanej Polski i tego typu brednie. Więc tutaj reakcja Grzegorza Brauna była jednoznacznie
W zasadzie to była jedyna reakcja, na jaką należało podjąć, bo te głosy, pojedyncze głosy, tam jakiś redaktor Pieczyński bodajże z tygodnika Lisickiego do Rzeczy, więc to jest taki quasi salon, taki no, niby opozycja, niby prawicowe pismo, ale jedną nogą są w tym systemie, w tym salonie. Oni tutaj skrytykowali właśnie zachowanie Grzegorza Brauna, że to było awanturnictwo niedopuszczalne. No i ja ze zdumieniem czytałem te enuncjacje, no ponieważ tutaj podnoszą ci, którzy krytykują Grzegorza Brauna, że powinno się tutaj wchodzić w polemikę, powinno się w sposób merytoryczny, spokojny debatować z takimi oszczercami jak Grabowski czy Engelking, tak? No bo to nie jest tylko zjawisko tego osobnika, o którym mówimy, ale również innych, w cudzysłowie, badaczy historii Holokaustu, no, którzy realizują żydowską politykę historyczną, która jest zbieżna z polityką historyczną niemiecką, a to stanowi, że należy zdjąć ciężar sprawców, oprawców z czasów II wojny światowej z barek narodu niemieckiego i przerzucić go na barki Polaków i z narodu ofiar, w którym byliśmy, no, chce się zrobić naród oprawców, początkowo współwinnych, teraz z biegiem czasu już jako jedynych winnych, tak, przedstawiając chociażby absolutnie wbrew wszelkim faktom, wbrew pamiętnikom, wspomnieniom ocalałych osób narodowości żydowskiej, jakoby to Polacy byli większym zagrożeniem niż Niemcy. Więc moja odpowiedź jest tutaj jednoznacznie, tego typu działania są odpowiednie, ponieważ odbiło się to sporym echem, nawet w tym mainstreamie, i jedyną stacją właśnie też skuteczność tego, co zrobił Grzegorz Braun, jest, wskazuje to, że w TV PiS, w tych mediach reżimowych, reżimu warszawskiego, nie ukazała się żadna wzmianka na temat akcji Grzegorza Brauna. Zostało to zupełnie przemilczane. Dlaczego? Ano dlatego, że no, to jest konkurencja, tak, dla PiS-u, że odbiorca bardziej sympatyzujący, no, z przekonaniami prawicowymi, z normalnością, no, mógłby zmienić tutaj swoje preferencje polityczne i, no, i stwierdzić, że jednak jest ktoś taki jak Grzegorz Braun, który lepiej dba o polskie interesy niż partia określana mianem Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj, już kończąc ten wątek tych propozycji wchodzenia w różne polemiki, w spory naukowe, to absolutnie nie jest zauważalne w zachodnim świecie, również w Polsce. No jest to kompletnie jałowe, ponieważ kłamcy tacy jak właśnie Abrahamer, oni sobie nic z tego nie robią. Dalej powielają te swoje nieprawdy i przytaczają na przykład cytaty, czy w ich przypisach są odnośniki do różnych źródeł i te materiały są źródłowe zupełnie fałszywie przedstawiane. Tak? Mówił o tym chociażby właśnie dr Piotr Gontarczyk, który też notabene, ja go nie widziałem oglądając tą relację, ale on też ponoć był tam. No i gdyby on, czy Leszek Żebrowski, którzy tam byli, oni prawdopodobnie chcieli wejść w jakąś polemikę, zadać jakieś pytanie, to nie odniosłoby większego rezultatu. Natomiast postawa Grzegorza Brauna, który zdecydowanie postawił tamę tutaj kłamstwom, oszczerstwom, za które ten osobnik powinien być ścigany prawnie, tak? Dodajmy to, bo właśnie wskutek miękkości, wskutek braku jakiegokolwiek charakteru tych obecnie rządzących Polską, ta ustawa, która penalizowała właśnie zniesławianie narodu polskiego, fałszowanie historii, to co robi Abrahamer, ona została wycofana, tak? Została w ten sposób okrojona pod naciskiem lobby żydowskiego, że no, praktycznie nic z niej nie zostało. Tak? Czyli w sytuacji, kiedy w Niemczech
osoby, powiedzmy, nazywane rewizjonistami historii, tak, które podważają tą oficjalnie podaną wersję historii, szczególnie jeśli chodzi o kwestię Holokaustu, wątpliwość, no te osoby są pakowane do więzienia nierzadko, bądź spotykałem się z jakimiś wysokimi grzywnami. W Izraelu również działa tego typu prawodawstwo, natomiast my nie możemy skutecznie się bronić, żeby postawić tamy tym antypolskim insynuacjom. Więc myślę, że akurat to był bardzo pożądany krok, który podejrzewam, że no przeraził współkoalicjantów Grzegorza Brauna, no którzy by się na to, podejrzewam, nigdy nie zdobyli. No nie jestem w stanie sobie wyobrazić kogoś takiego jak, nie wiem, Krzysztof Bosak, Sławomir Mentzen, Konrad Berkowicz, no w tej akcji, w takiej akcji, jaką podjął Grzegorz Braun. Kolejna sprawa, ale związana z tym tematem, to jest odsłonięcie 22 maja na Uniwersytecie Warszawskim tablicy poświęconej tak zwanym ofiarom getta ławkowego. Na tablicy są między innymi napisy, aby antysemityzm i nacjonalizm nigdy już nie zatruwały wspólnoty akademickiej. Poza tym, no wiadomo, słowa ofiary sugeruje, że no były jakieś ofiary, na przykład śmiertelne. No żadnych ofiar nie było. Pamiętajmy, że nie tylko na Uniwersytecie Warszawskim, ale także na wszystkich uczelniach w Polsce decyzją władz akademickich tych uczelni w latach akademickich, rok akademicki 1937-38 oraz 1938-39, czyli przez dwa lata akademickie, wszędzie obowiązywały getta ławkowe. O tej sprawie bardzo ciekawie swoją opinię wyraził profesor Jacek Bartyzel, że po prostu był to efekt walki, no przede wszystkim ekonomicznej, z dominacją, zwłaszcza na Wydziale Prawa i Wydziale Medycznym studentów żydowskich, których była olbrzymia nadreprezentacja. Z jednej strony był postulat właśnie getta, a z drugiej strony oczywiście numerus clausus, który w wielu krajach jest stosowany, jak i pewien element demokratyczny, no bo jeżeli się uznaje, że ma być danej społeczności tyle, ile ona stanowi procentowo w społeczeństwie, no to jest jak gdyby wymóg pewnej reprezentatywności i demokratycznego podejścia, co oczywiście dla różnego rodzaju lewaków jest nie do przyjęcia. Jak byś ocenił to, że akurat w tym czasie taką tablicę na Uniwersytecie Warszawskim po ponad 80 latach się odsłania? No tak, jeżeli chodzi o Uniwersytet Warszawski, no to tutaj nic nie jest w stanie mnie zdziwić, bo w chwili obecnej jest to wylęgarnia wszelkiego rodzaju patologii, jest to no, źródło lewactwa promieniujące tutaj na stolicę. Stoi to w totalnej kontrze w stosunku do tego, czym był Uniwersytet Warszawski przed wojną w latach 20., czy szczególnie 30., gdzie to był bastion właśnie środowisk narodowych. No jest to oczywiście w tym nurcie takim lewackim, postępowym, pseudopostępowym, bo to wiadomo, z postępem nie ma nic wspólnego, to co lewica proponuje. Natomiast jeżeli chodzi o samą tablicę, jest to oczywiście, tak jak słusznie zauważyłeś, wielka manipulacja, kłamstwo, ponieważ żadnych ofiar po stronie żydowskiej nie było. Były natomiast ofiary po stronie polskiej, ponieważ no, musimy jakby tą sytuację z tak zwanym gettem ławkowym tutaj uwzględnić w szerszej perspektywie i w szerszym kontekście. Otóż wśród młodzieży żydowskiej no, w latach 30. wzmagały również takie prądy syjonistyczne z jednej strony, a z drugiej strony komunistyczne. Dużo młodzieży żydowskiej przynależało do między innymi komunizującego bundu.
czyli partii, która tutaj czuła spore sympatie w stosunku do Związku Sowieckiego. I ofiary były, ale po stronie polskiej, ponieważ dochodziło nierzadko do różnego rodzaju ataków, również nie tylko werbalnych, ale również fizycznych, na polską młodzież narodową. I w tej chwili nie przytoczę nazwisk, kiedyś to pamiętałem, ale dwóch studentów, jeden w Wilnie, a drugi we Lwowie, zostało... W Wilnie Wrocławski zabity. Został zabity. Byłem na jego tak. grobie. Właśnie. Byłem na jego grobie w roku 1990 chyba trzecim. Było napisane, że zginął z rąk Żydów walcząc o Wielką Polskę. Natomiast jak byłem kilka lat temu w Wilnie, ten grób już nie istnieje. Został przez Litwinów zlikwidowany, jak wiele polskich nagrobków na tamtym terenie. No właśnie, no to jest niestety smutna rzeczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą rzecz, czyli proporcjonalności, odsetka studentów właśnie na takich kierunkach prestiżowych, jak kierunek lekarski czy prawo, to jest przecież bardzo w duchu Talmudu, w duchu postępu, bo przecież lewacy żądają wszędzie obecności parytetów, tak? No, to jest zapisane w polskim prawie, że chociażby na listach wyborczych musi być parytet bodajże 50% kobiet, tak? No, niedługo pójdzie się w tym kierunku, że nie wiem, będzie uwzględniany procent blondynów, brunetów, osób rudych. No, myślę, że strajk kobiet powinien wmurować na Uniwersytecie Warszawskim tablicę pod nazwą ofiarom parytetów na listach wyborczych i wtedy ta tablica no, przejdzie do historii, że właśnie tutaj bronimy tych ofiar strasznych parytetów wyborczych. No, no też właśnie tego typu, był to klasyczny parytet i no była to próba walki, no można tutaj dyskutować, no bo ja powiem tak, jako wolnościowiec, myślę, że było to rozwiązywanie pewnych problemów, które w sytuacji, gdyby edukacja była zupełnie prywatna, państwo by nie ingerowało w to, no nie miałyby miejsca, ponieważ młodzież żydowska, która chciałaby studiować, udawałaby się na uczelnie żydowskie, natomiast młodzież polska na uczelnie polskie w sytuacji, kiedy państwo zabiera większość z wypracowanego dochodu w formie podatków, no to rodzą się tego typu konflikty. Czego mamy nauczać, w jakim języku, to powinna być wewnętrzna sprawa uczelni. Jeżeli chodzi o właśnie kwestie tych ograniczeń w stosunku do ludności żydowskiej, to no, była to próba walki ekonomicznej z dominacją właśnie żywiołu żydowskiego, który, pamiętajmy, w okresie zaborów był no, niejednokrotnie forowany przez zaborcę rosyjskiego, kwestia chociażby Litwaków, tak zwanych, tak, czyli ludności żydowskiej, która została dosłana na tereny kongresówki i która no, tutaj nierzadko cieszyła się specjalnymi przywilejami ze strony caratu. Tak więc no, jest to sprawa dosyć złożona. Ja jako wolnościowiec no, uważam, że państwo nie powinno mieszać się w kwestie edukacji i tego typu rozwiązania nie musiałyby być stosowane, jeżeli by no, obywatele, mieszkańcy danego kraju sami decydowali, w jaki sposób ma wyglądać edukacja i wtedy Żydzi no, posyłaliby swoje dzieci do szkół żydowskich, kształciliby na swoich uniwersytetach, inne nacje także i Polacy podobnie, no i nie byłoby jakichś sporów w sytuacji, w której jest publiczna, państwowa edukacja, to tego typu konflikty, w jaki sposób podzielić pieniądze z podatków właśnie na edukację, mogą się rodzić i to wywołuje takie napięcia. Natomiast no właśnie to jest oczywiście ta sprawa tak zwanego getta ławkowego czy numerus clausus,
tak jak to wzmiankowałem, było to bardzo postępowe w sumie, no bo lewica na wszelki sposób próbuje tutaj wynajdywać parytety, chodzi mi konkretnie o numerus clausus właśnie, czyli procentowy odsetek danej grupy w społeczeństwie, że ma być tutaj odzwierciedlany, tak jak na przykład na listach wyborczych, tak tutaj w kontekście no, reprezentacji na prestiżowych kierunkach na uczelniach. Więc, ale nie dziwi to nas, ponieważ wiemy, że każdy pretekst jest dobry, żeby Polaków okładać pałką antysemityzmu. I to, o czym mówiliśmy wcześniej, te brednie niejakiego Abrahamera, no to wszystko się wpisuje w ten projekt uczynienia z Polaków narodu sprawców, przedstawienia całkowicie kontrfaktycznego, jakoby Żydzi tutaj byli ciemiężeni, podczas gdy w rzeczywistości Polacy wykazywali się niejednokrotnie lekkomyślnością i no, taką naiwnością w stosunku do społeczności żydowskiej, ponieważ wiemy, że chociażby niejednokrotnie w czasie polskich powstań narodowych, w czasie powstania listopadowego, powstania styczniowego, no było wielu reprezentantów społeczności żydowskiej, którzy kolaborowali i nierzadko donosili władzom carskim, chociażby są setki świadectw, setki wspomnień, pisał o tym wielokrotnie profesor Jerzy Robert Nowak w swoich ciekawych książkach, no i po prostu to nie budziło refleksji ze strony Polaków. I no też to jakby w tym kontekście musimy rozumieć podejmowane przez polskie władze w latach 30. No, kroki. No tak, tylko że wiesz, to nie była uczelnia prywatna, tylko państwowa. Rządziła w niej pewna no, autonomia akademicka. Jeżeli poszczególne uczelnie, bo każda uczelnia sama podejmowała taką decyzję o wprowadzeniu getta ławkowego, po kolei wszystkie uczelnie to wprowadzały. W Warszawie na Uniwersytecie wprowadził to profesor Włodzimierz Antoniewicz w dniu 5 października 1937 roku. Wybitny profesor pochodzenia ormiańskiego zresztą. Na innych uczelniach też większością głosów Senat i społeczność tych uczelni to wprowadzały, więc tam... No jednak jest w państwowych szkołach, gdzie jest ta autonomia uczelni, no myślę, że to nie mogło się inaczej odbyć. To po prostu była wtedy polityka, był problem, co do problemu nadreprezentacji na tych wydziałach nie będziemy dyskutować, bo to widać gołym okiem. I taki lepszy czy gorszy sposób, niedoskonały, było to rozwiązywane i tyle, no. Tak, no i tym bardziej ja się zgadzam z tobą zupełnie, bo to były wewnętrzne jakby regulacje konkretnej uczelni, to nie było gdzieś centralnie narzucone. Też ta nazwa getto ławkowe no, się źle kojarzy w kontekście II wojny światowej, kiedy tu mieliśmy do czynienia z ludobójstwem Żydów dokonanym przez Niemców. No to było po prostu pewnego rodzaju regulacja, też w jakimś sensie wpisująca się w to, co chociażby Talmud przekazywał i to, co Żydzi no, podejmowali w wielu krajach swojego osadnictwa, w diasporze, gdzie oni się jakby sami z siebie izolowali, nie chcieli się asymilować ze społecznością, w którą żyli, sami tworzyli getta. No więc była to pewnego rodzaju jakby próba zapobieżenia różnym rozruchom, awanturom, pójkom, tak? No dużo gorsze w skutkach przecież regulacje mieliśmy w czasie
mniemanej pandemii, segregacjonizm sanitarny, tak, to było coś no, dużo bardziej ciężkiego, ponieważ no, tutaj nie dość, że kazano nam siedzieć w, powiedzmy, konkretnych miejscach, czy nie chcieć, tak, jak na przykład się spotykano z odmową wpuszczenia do środków komunikacji, no to jeszcze władze państwowe zmuszały pod sankcją kary do noszenia bezsensownych szmat na twarzy, no czego w przypadku, co by nie powiedzieć, tych tak zwanych get ławkowych nie było. No było to tylko zarządzenie, że no, studenci żydowscy mają siedzieć tu i tu, a studenci polscy w innym miejscu, tak? No więc to był cały ten, cała ta sprawa. I no, no, robienie z tego tytułu i przyrównywanie tego do zbrodni niemieckich narodowych socjalistów, tworzenie jakichkolwiek paralel, no, jest absolutnie bezpodstawne i jest szkalowaniem narodu polskiego. Natomiast skandalem jest to, że w odsłonięciu tej tablicy 22 maja tego roku w pobliżu bramy głównej Uniwersytetu uczestniczył nie tylko rektor Uniwersytetu Warszawskiego, czyli to jest jak gdyby z poparciem władz uczelni inicjatywa, ale także ambasador Izraela, czyli robi się z tego sprawa polityczna, a także to, że całość tych uroczystości przygotowywał pan Ryszard Sznepf, słynny ambasador w Waszyngtonie, zdaje się, który tam mimo protestów Polaków dłuższy czas urzędował w ambasadzie polskiej. Nie wiem, czy bardziej jako przedstawiciel państwa polskiego, czy raczej przedstawiciel B'nai B'rith, bo jest to człowiek zaangażowany tą, nazwijmy to, dobroczynną organizację. I to jest skandal, że po prostu z udziałem przedstawicieli obcego państwa oraz międzynarodowych organizacji masońskich przeznaczonych tylko i wyłącznie dla Żydów, ta uroczystość się odbywała. No, dokładnie tak. To jest absolutny skandal, ale tego typu sytuacje no są niestety na porządku dziennym i one powinny nam obrazować, że tak naprawdę Polska, państwo polskie nie istnieje, że jesteśmy po prostu nadal pod okupacją. Okupacją, która jest bardziej wyrafinowana, bardziej subtelna, że tak powiem, niż miało to miejsce w czasie II wojny światowej, czy potem w okresie stalinizmu, komunizmu, ale ten system PRL-owski się po prostu przepoczwarzył. Jesteśmy pod inną kuratelą, tak? Amerykańsko-żydowską, tutaj ze silnymi wpływami niemieckimi. Kolejna sprawa. Chciałem cię zapytać o, czy Polsce jest potrzebny ruch antywojenny, bo ostatnio doszło do podziału w tak zwanym polskim ruchu antywojennym. Rozeszły się drogi Sebastiana Pitonia i Leszka Sykulskiego. Ja generalnie nie jestem pacyfistą i ja się zastanawiam, czy w ogóle coś takiego jak zinstytucjonalizowany ruch antywojenny jest potrzebny. To znaczy, ja uważam, że w obecnej sytuacji tego typu ruch, tego typu postulat jest jak najbardziej słuszny, bo no, jesteśmy na krawędzi wojny, jesteśmy świadkami prób plątywania, wielorakich prób, od buńczucznych zapowiedzi, wymachiwania tutaj szabelką, że tak powiem, w sytuacji, kiedy praktycznie nasza armia, nasze siły zbrojne są całkowicie rozbrojone, bo większość sprzętu wysłaliśmy na Ukrainę, poprzez właśnie to dozbrajanie tego neobanderowskiego państwa, które szczyci się, gloryfikuje zbrodniarzy, bestie, które odpowiadały za wymordowanie no, co najmniej 150 tysięcy Polaków.
aż po wysyłanie ochotników, tak, gdzie są obywatele polscy walczący, co prawda nie w ramach polskich sił zbrojnych, ale walczący w jakichś ochotniczych jednostkach przeciwko Rosji. Tego typu działania no, są bardzo niebezpieczne i boję się, żeby to nie spowodowało jakiegoś odwetu ze strony Rosji. Miejmy świadomość tego, że no, ćwiczone są różnego rodzaju prowokacje, tak? I jeżeli to oczywiście tego typu decyzja nie będzie zapadać na forum tutaj reżimu warszawskiego, tylko gdzieś w Waszyngtonie czy w innych stolicach. Natomiast no jeżeli będzie taka wola ze strony globalistów, żeby doprowadzić do eskalacji tego konfliktu, to obawiam się, że może dojść do uwikłania właśnie naszego kraju, no co będzie katastrofą, więc myślę, że jak najbardziej potrzebne jest tego typu przesłanie, natomiast no co do osób, które się tego podjęły, no osoba Sebastiana Pitonia, tak jak to już wielokrotnie wcześniej podnosiłem, no budzi szereg, powoduje, że pojawiają się znaki zapytania. No ktoś, kto tutaj sugeruje, że panaceum na te bolączki, na ten wprowadzany nam totalitaryzm, będzie model chiński, przedstawia sytuację w Chinach jako coś optymalnego, kiedy wiemy, że właśnie tam to jest takie poletko doświadczalne globalistów, psychopatów pokroju Klausa Schwaba i twierdzenie, że właśnie politycy chińscy to są mężowie stanu, to są osoby o wysokiej moralności, podczas gdy przeprowadzają chociażby ludobójstwo Ujgurów, tak, gdzie tam 2 miliony tej społeczności muzułmańskiej w Chinach siedzi w obozach koncentracyjnych, czy się przez nie przewinęło. No, to są rzeczy szokujące i lobbowanie za tym jest dla mnie no, nie do przyjęcia, bo to jest to, przed czym my się powinniśmy bronić. To model chiński jest modelem, który globaliści właśnie chcą wprowadzić na całym świecie. I tutaj no, osoba Sebastiana Pitonia, który lobbuje w tym kierunku, który się wypowiada wielokrotnie za Chinami, no, jest mi krańcowo odległa. Jeżeli chodzi ogólnie o samo przesłanie antywojenne, no to można dyskutować. Tak? No, oczywiście, jak to ktoś słusznie kiedyś zauważył, wojna jest przedłużeniem dyplomacji, a dyplomacja jest przedłużeniem wojny. Aczkolwiek no, postęp techniczny, możliwości tutaj przemysłu wojennego są takie, że pełnoskalowy konflikt wojenny na chwilę obecną w skali całego świata no, grozi unicestwieniem ludzkości, ponieważ no, siła rażenia nowoczesnych broni jest tak duża, że może to spowodować no, dużo większe straty, niż miało to miejsce w wiekach ubiegłych, ale no, natura ludzka jest niezmienna od tysiącleci i no, myślę, że niestety zawsze będziemy mieć do czynienia z jakimiś rodzajami konfliktów lokalnych. Aczkolwiek no, oczywiście no, należałoby dążyć, żeby spory między narodami, pewnego rodzaju konflikty interesów rozwiązywać na drodze pokojowej, a nie na drodze wojennej. Jeżeli chodzi o sam ten polski ruch antywojenny, to no, nie wiem, tak z pobieżnej mojej obserwacji tutaj myślę, że on trochę zamarł te działania. Tutaj nie obserwuję jakiejś większej aktywności. No, Leszek Sypulski wezwał, twierdził później, że to było włamanie na konto. No, trochę to było wszystko zastanawiające, dość dziwne. Tam pojawiła się na jego Twitterze informacja, żeby złożyć kwiaty 9 maja, no, czyli podtrzymywać to kłamstwo stalinowskie, że tutaj mieliśmy wyzwolicieli, co no, nie było prawdą. Natomiast no, ja powiem tak, no, podnoszenie też tylko tego aspektu antywojennego to jest ważne, ale no,
pewne osoby z tych kręgów, no ja ich nie widziałem w okresie pandemii, żeby się jakoś aktywizowali. No, myślę, że wtedy sytuacja też tego wymagała. I no, jakby to powiedzieć, obawiam się, że jest to próba też wykorzystania pewnych haseł, żeby no, nabić sobie popularność polityczną i gdzieś wykreować swoje środowisko celem dostania się do Sejmu, tak? No bo takie też było zamierzenie tego. No trudno mi powiedzieć, jakie intencje temu przyświecają, jeżeli tak by było rzeczywiście, że chodzi o spożytkowanie właśnie tutaj zapału Polaków, żeby nie wplątywać nas do wojny, no to byłoby niedobrze, ale no jakby patrząc tu na przeszłość no, chociażby pana Leszka Sykulskiego, który no, był w partii Nowoczesna, Ryszarda Petru, no to tak nie najlepiej to wygląda. Ja się z tą zgadzam, że Czerwona Gwiazda jednoznacznie nam się kojarzy ze zbrodniczym systemem, ale w polskiej tradycji jest, że grobów nie ruszamy. No, jeżeli Czerwona Gwiazda jest na grobach żołnierzy, którzy pod tym zbrodniczym symbolem walczyli, nie twierdzę, że wyzwalali, ale no, zajmowali Polskę i jak gdyby była to zmiana okupanta, oczywiście te zmagania na terenie Polski, ale moim zdaniem na cmentarzu taki symbol, który jest charakterystyczny dla tych, którzy tam leżą, no moim zdaniem nie powinien budzić aż takich wielkich emocji. Ja tak samo szanuję cmentarze radzieckie, niemieckie, amerykańskie czy z innych narodów wzięte i po prostu no, myślę, że tutaj reakcja Pitonia ma drugie dno, że to nie chodziło głównie o tą Czerwoną Gwiazdę, ale zobaczymy, co przyszłość pokaże. Należałoby sobie zadać pytanie, czy też by nas nie raziła, powiedzmy, swastyka na grobach niemieckich żołnierzy albo tryzub na grobach jakichś tam ukraińskich bojców. No myślę, że to są symbole, które można postawić na równi. Swastyka, sierpi młodszy, gwiazda czerwona czy tryzub, no będące symbolami ustroju totalitarnego. Już mniejsza o to, o te symbole, ale no, chodziło o pewnego rodzaju gest, jakby tutaj propagowanie tezy, że mieliśmy do czynienia z wyzwolicielami, tak? Bo tak mogłoby wynikać z tych wpisów Leszka Sykulskiego, które on potem twierdził, że to było włamanie, wszystko w bardzo dziwnych okolicznościach. No, powielanie jakby tej narracji obecnej w Rosji, tak, że oni tutaj nas wyzwolili, bo taka jest obecnie narracja w Rosji, że Rosja nas uwolniła od hitleryzmu, a my odpłacamy się za to niewdzięcznością, więc nie, no to nie jest prawda, bo to był kolejny okupant, który no, mordował również polskich patriotów, gwałcił, kradł, wywoził fabryki na wschód, no, zmiana okupacji po prostu, więc no, wpadanie z jednej skrajności w drugą, myślę, że oczywiście co innego jest sprawa obecnego konfliktu za naszą wschodnią granicą, to, że to Stany Zjednoczone są agresorem, tak, to Stany Zjednoczone odpowiadają za destabilizację, za obalenie legalnego prezydenta Janukowicza i przedstawianie w tych mediach głównego ścieku państwa ukraińskiego jako ofiary, podczas gdy jest to po prostu kolejny etap tej wojny, która trwa od 2014 roku, no jest fałszem. Natomiast no, nie możemy tu się zgodzić, żeby wpadać w taką skrajność i przyjmować tą narrację rosyjską, kłamstwo o tym wyzwoleniu przez Armię Czerwoną. Więc no, ja w ten sposób to widzę. Natomiast z Pitoniem, no masz rację, tak. No, myślę, że tutaj chodziło o to, że Leszek Sykulski z tym swoim przekazem, takim jednoznacznie prorosyjskim, no był nie do przyjęcia dla reszty Konfederacji, a Sebastian Pitoń, któremu
jak widać, zależy na karierze politycznej, prawdopodobnie liczy na jakieś miejsce na liście z korony, bo próbował tam startować w prawyborach od Mentzena, ale dostał czarną polewkę. I mogę się założyć, że zobaczymy go gdzieś tam na listach Konfederacji, ale jako kandydata właśnie od Grzegorza Brauna. Jeżeli tak będzie, będzie to bardzo dziwne, no bo przypominam, że ten człowiek też w swoim czasie był widziany na czarnym proteście. Dziękuję bardzo za uwagę Państwu. Moim i Państwa gościem był Piotr Rubas. Dziękuję bardzo, Piotrze. Dziękuję bardzo. A Państwa zachęcam do oglądania naszych programów. Nasze filmy staramy się umieszczać na różnych platformach medialnych, na YouTubie, na Ramblu, na Bitshu, na CDA, na VK, na Facebooku. Bardzo prosimy o wsparcie finansowe, bo nasze cele statutowe, media, edukacja, wydawnictwa, no dzięki Państwu istnieją od kilkunastu lat, ale koszty niestety tej działalności stale idą w górę. Bardzo prosimy przynajmniej, nie wiem, 10-20 zł miesięcznie. Myślę, że gdyby większość z Państwa się zdecydowała na takie darowizny, to nie mielibyśmy żadnych problemów, żeby naszą pracę kontynuować. A równocześnie zapraszam do naszej księgarni cep-sklep.pl, a tam oprócz naszych książek, nasze książki, przypomnę, wydawane w dwóch seriach wydawniczych, Jedynie prawda jest ciekawa, to książka akurat o Piłsudskim i sanacji, Druga wojna światowa, kulisy, również trzy książki z mapą Gomberga właśnie na okładce, seria Gorące tematy, źródła finansowe nazizmu i komunizmu, czy też masoneria, czyżby papierowy tygrys. Proszę sprawdzić cep-sklep, tych książek tam Państwo znajdą wiele. Na zakończenie jeszcze ciekawe pozycje. Henryk Pająk, pozycja właśnie antywojenna, Na wschodzie bez zmian i inne książki tegoż autora polecam. Również książki pana ambasadora Krzysztofa Balińskiego, który był kiedyś ambasadorem Polski w Syrii. Książka Polska czy Polin? Sekrety relacji polsko-żydowskich oraz Ministerstwo Spraw Obcych, czyli polskie sprawy w obce ręce. Polecam też książkę Niebezpieczny Związek, Tajna współpraca USA-Izrael. Bardzo ciekawa pozycja amerykańskich autorów Andrew i Leslie Cockburn. Myślę, że warto przeczytać, zwłaszcza historia drugiej połowy XX wieku jest tutaj bardzo ciekawie opisana. Dziękuję bardzo za uwagę, wszystkiego dobrego, z Panem Bogiem.